W zbiorach Muzeum Sopotu znajdują się liczne szkła kuracyjne. Najstarsze pochodzące z połowy XIX wieku. Najpóźniejsze z lat 30. XX wieku. Każde europejskie kąpielisko może poszczycić się własną kolekcją owych szkieł. Istotnym elementem zabiegów leczniczych podczas wyjazdów do tzw. wód, oprócz kąpieli, było picie wód zdrojowych o szczególnych właściwościach charakterystycznych dla danego uzdrowiska. W Sopocie była to solanka. Do tego celu używano rozmaitych szklanych lub porcelanowych dzbanuszków ze specjalnie wyprofilowaną szyjką, ale też szklanek czy pucharów. Największą część naszej kolekcji stanowią oczywiście szkła i porcelana, ale także części zastawy stołowej czy dekoracyjne wazony pochodzące z Sopotu. Zwykle tego rodzaju bibeloty pełniły oprócz funkcji stricte użytkowych także rolę pamiątek darowanych po podróży krewnym bądź przyjaciołom. Dekorowano je np. herbem miasta, panoramą uzdrowiska, wizerunkami kolejnych domów zdrojowych czy też atrakcji turystycznych, takich jak molo, skwer kuracyjny i łazienki.